Siemanko Koldziska z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Bartoszem Kapustką. A dzisiaj rozpoczynam od meczu w Pucharze Niemiec z drugoligowym Sankt Pauli. Rywal spokojny w naszym zasięgu, powinniśmy go pokonać. A potem mamy mecz ligowy ze Stuttgartem. W Sankt Pauli występuje polski skrzydłowy Waldemar Sobota. Zobaczymy, kto się okaże lepszy, Sobota czy Kapustka. Gramy na wyjeździe, ale to nie jest żaden problem. Musimy dać z siebie wszystko, by dalej być w walce. Opuchar Niemiec. I co tu dużo mówić? Zaczynajmy to spotkanie. I będzie rzut rożny dla naszego zespołu. Kapustka daleko poza polekarnym. centra przed polekarne, zobaczmy szars, wycofanie do kapustki, kapustka z dystansu, ale niestety wysoko nad poprzeczką strzał na wiwat, który nie mógł zaskoczyć bramkarza. Musiał się tutaj trochę bardziej Polak przyłożyć, a jednak zlekceważył tę sytuację. Jak widzimy tym razem atakują gospodarze. NIRIG dobrze kontroluje piłkę zagrani do soboty. Sobota zaczyna swój popis na skrzydle, ale już go skończył. Bubaja, dobrze To jest szedł do środka, Alagi, Alagi w polu karnym i 1 do 0, ależ on to fantastycznie wykończył, strzał w okienko, no i niestety przegrywamy od 19 minuty, ale tutaj bramkarz był bez szans, jak widzimy sobota świętuje wraz z strzelcem, no ale niestety tutaj drugoligowiec pokazał nam jak się powinno grać, jest to trochę upokarzające, ale musimy się brać do gry, bo szybko pożegnamy się z rozgrywkami pucharowymi. I będziemy świadkami rzut rożnego dla Sankt Pauli. Będzie to na pewno niebezpieczna sytuacja. Zagranie na bliższy słupek Alagi, ale tym razem uderza prosto w Szwolowa. Jest okazja do kontry. Kapustka niestety wyrzucony tym podaniem do boku. Musi tutaj zwolnić ruletka. Jeszcze próbuje się przedrzeć, ale nie ma wsparcia kolegów. Jest tylko jeden zawodnik w polu karnym. Zagranie, ale niestety kapitalnie interweniuje obrońca. I mamy okazję do kontry Sars. Dobrze rozrzucił grę do kapustki. Ten pewnie opanował piłkę i szybko zagrał do naszego napastnika, którym jest Petersen. Bardzo dobre opanowanie piłki. Kapustka wybiega na pozycję. Jest już w polu karnym! Ależ to była sytuacja, ale metalowy pręt nie gra dzisiaj w naszym zespole. Bardzo dobra okazja, niestety zmarnowana, a dobitki kapustki lepiej nie komentować. No bo nie była najlepsza. Delikatnie to mówiąc. 45 minuta, ostatnia akcja pierwszej połowy, czy coś się jeszcze zmieni, Alagi, Flum ma piłkę w środku pola, ale zagrań do Mijajczego, Rio Mijaichi schodzi do lewej nogi, jeszcze zagrań do środka i gol, i gol na 2 do 0, do szatni dobijający nas, dwubramkowa strata przed drugą połową, nie będzie łatwo odrobić strat, ale no nadzieję umiera ostatnia, musimy walczyć, nie mamy nic do stracenia. Jeśli nie odrobimy tych strat, to będzie nasze ostatnie 45 minut w Pucharze Niemiec. Nie możemy odpaść na tak wczesnym etapie. Franz zagrał do środka, Kempf, jeszcze jest tutaj Petersen, dobre odegranie, Niederlechner! Ale uderzył podobnie jak kapustka w pierwszej połowie, wysoko nad poprzeczką, bardzo niecelny strzał, który nie mógł zagrozić bramce. I mamy rzut roczny dla St. Pauli. Nie dość, że prowadzą też jeszcze, atakują. Kapustka próbuje tam przejść do ofensywy, że może zainicjować jakąś kontrę. Niestety, Mijajci kapitalnie przechwycił tą piłkę. Dali w polu karnym i kapitalnie Szwolow uratował nam skórę. Naprawdę, jest pewnym punktem zespołu. Nirik dobrze panuje nad piłką. Jeszcze zagranie do środka Miyaichi, ależ on ma fantastyczne przyspieszenie. Może centrować na pole karne, jednak odgrywa po ziemi. Ależ tutaj odnaleziony Bubaya i nie ma bramki. Tu bramkarz popisał się niesamowitą interwencją, albo i nie, metalowy pręd. Tym razem nas uratował. Sobota, niestety nie istniejemy w tym spotkaniu Miyaichi. Co wymyśli Japończyk, do prawej nogi ewidentnie schodzi, centruje, jest tutaj Sobota, ale Szwolow bardzo pewnie wyłapuje ten strzał i mamy okazję do kontry. 85. minuta, nadzieje na awans topnieją bardzo szybko, Choi w polu karnym, ale Szwolow znów nie daje się pokonać, jest naszym najlepszym zawodnikiem, a przegrywamy 2 do zera. Co niedobrze świadczy o naszej grze tak naprawdę. I jeszcze będzie rzut rożny, kolejne zagrożenie naszej bramki. Czy będzie 3 do 0? Na szczęście Sobota uderza prosto w Szwolowa. To nie koniec zagrożenia, Sujunczu bardzo źle zagrał Sobota. Chciał tutaj zejść do lewej nogi, ale mu się nie udało. Może być jeszcze groźne uderzenie, ale nasz bramkarz jest po prostu perfekcjonistą w dzisiejszym meczu. Koniec, koniec, koniec. Naszej przygody w pucharze Niemiec, no niestety, żegnamy się z tymi rozgrywkami już w pierwszym możliwym spotkaniu dla nas. Przegrywamy z St. Pauli. Bolesna porażka, zlekceważyliśmy drugoligowca, który pokazał nam, jak powinno się grać z pełnym zaangażowaniem. Ocena kapustki 6,3 mówi sama za siebie. Sobota był o niebo lepszy od naszego młodego zawodnika Freiburga. No niestety, tak bywa. Statystyki są przytłaczające dla naszego zespołu, nie oddaliśmy nawet celnego strzału, jak myśmy tu mieli myśleć o zwycięstwie. Gracz meczu na pewno nie pochodzi z naszej drużyny, no chyba, że Szwolow miał 6 interwencji, aż Himmelmann zaledwie jedna mija i zawodnikiem meczu, ale sobota również zagrał znakomicie, ale na tle zespołu wyszło słabo. Przejdźmy dalej. No, i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Niestety żegnamy się z rozgrywkami pucharowymi. Mijajczy pokazał klasę naprawdę na skrzydle. Sobota był nisko dość oceniony, bo chyba tam miał 7,1, ale moim zdaniem grał bardzo dobrze. Dużo lepiej na pewno od kapustki, który nie zaprezentował się najlepiej akurat w tym spotkaniu. Mamy szansę szybko się odegrać ze Stuttgartem. Wiadomo, że nic nam już nie wróci, przygody w Pucharze Niemiec, ale przynajmniej w rozgrywkach Bundesligi zaprezentujmy się z jak najlepszej strony. Mamy oczywiście szansę jeszcze tam powalczyć. Gramy na wyjeździe. Ostatni mecz na wyjeździe nie był najlepszy, ale teraz już musi być lepszy. A dlaczego tak myślę? Bo już się gorzej po prostu nie da zagrać. No i dobra, bierzemy trzeci strój i zaczynamy. To widowisko Ładnie tutaj manę podał do Gomeza Gomez bez problemów opanował piłkę Jeszcze Ekambi Schodzi do prawej nogi, zagrywa do Gomeza Ekambi, przegrywa pojedynek, ale jeszcze Badstuber Opanował tą piłkę, Simon Wybita piłka z pola karnego, kto ją zgarnie? No niestety gracze Stuttgartu I kolejny raz konstruują pozycyjny atak Badstuber, Ekambi Ależ to był pocisk ziemia-powietrze! Gdyby to leciało w bramkę, Szwolow tylko odprowadziłby piłkę wzrokiem, ale na szczęście strzał minimalnie leciał obok bramki. Jeszcze tutaj Batchtuber. Dobrze zagrał do środka. Batchtuber ponownie otrzymuje podanie. Ekambi do Gomeza. Ekambi kolejna szansa, ale Szwolow naprawdę jest w bardzo wysokiej formie. I mamy okazję do kontry, Petersen świetnie zgrał do kapustki, ten zbiega do środka, czy odegra, tak jest do Petersena, idealna sytuacja, której nie możemy zmarnować, ale Ziller niestety broń strzał Niederleśnera, a dobitka Petersena jest bardzo niecelna, nadal na tablicy rezultatów 0-0, do 0. musimy się brać do roboty. Ładne opanowanie piłki, zagranie do środka, Abrasi, jeszcze wycofanie. Jest tutaj Petersen, Kapustka ładnie opanował piłkę, zagrał do Petersena, ten uderza i jest gol! Praktycznie strzał w okienko i o to właśnie chodzi, asysta Bartosza Kapustki. Tak powinno się reagować po przegranym spotkaniu jak my to robimy, 1-0 do 0 dla Freiburga. Grajmy tak dalej, a trzy punkty trafią na nasze konto. Dobre podanie, Kambi bez problemów opanował piłkę. Czy poda do kolegi z zespołu? Tak jest, do Gomeza, ten z pierwszej piłki nie pokonuje Szwolowa. Ależ dyspozycja naszego bramkarza jest ostoją naszej defensywy. I jeszcze zmiana w naszym zespole i będziemy świadkami oczywiście rzut rożnego, manewr w nowi grę. Dobrze, że nie Sadio mane, bo byłoby na pewno ciężko. Zagranie na pole karne, Szwolow wychodzi i bardzo dobrze piąstkuje. Czy będzie kontra? No, niestety Insuła zgarnął tą piłkę przed polem karnym. Jeszcze może powtórzyć centrę. Jednak wycofał piłkę. Pozycyjny atak Stuttgartu. Czy coś się zmieni? Mane w polu karnym ładnie zostawia piłkę, wycofuje Sanchez. Mane, ale tuż obok bramki, no gdyby to leciało tuż przy Słupku, Szwoleof raczej byłby bez szans, ale szczęście dzisiaj jest po naszej stronie. Simon, dobrze wznawia grę, jest tutaj niekryty insuła, ale łatwo traci piłkę rawet. Okazja do kontry, kapustka dostał podanie: 3 na 2 akcja. Musimy to wykorzystać, nie możemy tego zmarnować, to może być piłka meczowa. Bardzo dobre odegranie: Petersen w polu karnym do kapustki, ale ten spudłował w 100% sytuacji. No i niestety, nadal prowadzimy tylko jedną bramką. I koniec spotkania: zwycięstwo 1 do 0. Zaprzepaściliśmy bardzo dobrą sytuację w praktycznie ostatniej akcji meczu. No ale tak bywa, ważne, że zaliczyliśmy asystę przy bramce Petersena, która po tej powtórce zobaczyłem. No to jednak nie był taki idealny strzał, tylko trafił w obrońcę. No i tak fartownie się odbiło, że trafiło w okolice okienka. Zobaczcie to jeszcze raz. Tutaj asysta kapustki bardzo ładnie, między dwójkę i Petersen w obrońcę. No i potem piłka. Okolica Okienka wpadła bardzo ciekawie, to akurat wyszło. Nie było to zamierzone, ale się udało i to jest najważniejsze. Tutaj kapustka, świetne odegranie. Petersen zrobi mu piłkę zwrotną, no ale niestety Polak przestrzelił z kilku metrów. Tak nie powinno być. Powinniśmy to zamienić na bramkę, bo jeśli marnujesz takie sytuacje, to nie wiem w jakiej dasz radę umieścić piłkę w siatce. Tutaj widzimy dość pozytywnie jednak oceniony występ Polaka. No, patrząc na poprzednie spotkanie, no to był wręcz koncert. Stuttgart dominował, ale co z tego, skoro my mieliśmy Szwolowa, który naprawdę bronił znakomicie. Piłkarzem meczu został Petersen, w pełni zasłużenie. Mógł mieć asystę, no ale niestety, kapustka zmarnowała okazję. Szwolow pięć interwencji. Ciller, zaledwie jedna. Wiadomo, który bramkarz w tym meczu był lepszy. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. co ja mam z tymi meczami? Po drugim spotkaniu. Zwycięstwo, to jest najistotniejsze. Mamy drugie miejsce w tabeli, 19 punktów dwa tylko straty do Borussii Mięsień gladbach, Więc pozycja lidera może niedługo być nasza. Kto wie? W następnym odcinku jeszcze zanim to, to zobaczmy strzelców najwięcej bramek Folland i Rebić, bardzo ciekawy czołówka, najwięcej asyst Pizarro, Petersen, no i między innymi Kapustka po 3. Rasica też tutaj jest, gracz z Kosowa, najwięcej czystych kąt szwolow który naprawdę rozgrywa sezon życia. I nie wiem, czy da, kogie, da radę jeszcze go kiedyś powtórzyć. Zobaczmy, z kim zagramy w następnym materiale. Czekają nas mecze z Szalkę. No i może jakiś mecz w reprezentacji, jeśli oczywiście Adam Nawałka wyśle nam powołanie. I da szansę zagrać. No bo wiecie, ani jedno nie jest pewne, ani drugie. No niestety, no wiecie, jak to bywa z naszym selekcjonerem. Bywa kapryśny. No i niestety często naszemu Polakowi, Rodakowi nie daje szans Bartoszowi Kapusce. No a powołuje takie wynalazki jak Jacek Kiełb. No ale jak widać... Gracz korony kielce jest dużo lepszy od skrzydłowego Freiburga, który tutaj regularnie gra, no ale tak już bywa. Na decyzję selekcjonera nie wpłyniemy. Nie wiem, czy dzisiaj, jeszcze przed tym meczem, przyjdzie powołanie, czy może po. No na razie nic nie ma, więc wątpię, żeby już coś w tym odcinku się pojawiło. Ale nie dostajemy powołania. Nawet nie dostajemy powołania, to już jest dramat. Ja nie wiem, co on do nas ma, ale ma coś ewidentnie. No i w tym materiale to by było na tyle, smutne zakończenie, no ale tak już bywa. Dzięki za ten odcinek, no i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!